4 miliony w 24 godziny. Santander idzie śladami Starbucksa. PKO i charytatywność. A także Ministerstwo Finansów ostrzega. Zaczynamy! Akcje Wisły Kraków wyprzedane w ciągu zaledwie 24 godzin. Kibice to pisali, bowiem cała akcja przewidziana była na okrągły miesiąc, natomiast w ciągu 24 godzin udało się zebrać aż 4 miliony złotych. Oczywiście za pomocą szybkich płatności od tipay.com. Link do szczegółowych informacji na ten temat znajdziecie w naszym poście. Coraz rzadziej chodzimy do banków, a coraz częściej korzystamy z tych usług online. Być może winą jest nieprzyjemny według wielu Polaków klimat instytucji finansowych, czyli pani Grażyna, która nie do końca lubi swoją pracę. Santander postanowił to zmienić. Już niedługo w ich placówkach, które nazywają się Work Cafe, będziecie mogli spokojnie wypić kawę, a także porozmawiać ze swoimi kontrahentami i ponegocjować. Brzmi przyjemnie, prawda? Także drodzy hipsterzy biznesu, już niedługo na kawę zamiast do Starbucksa będziecie uderzać do Santandera. Zbiórki charytatywne w aplikacji, a nie do tradycyjnych puszek, zdają się zyskiwać coraz większą popularność. Pokazuje to na przykład aplikacja Caritas czy Drogowskaz, dzięki którym za pomocą płatności od tipay.com możecie wspomóc wybrany przez siebie cel. Teraz także w aplikacji mobilnej banku PKO BP możecie wspomóc cyklicznie wybrany przez siebie cel charytatywny. Płatności będą zabierane bezpośrednio z Waszego konta co miesiąc. Prawda, że proste? Jak zwykle mamy dla Was także ostrzeżenie. Tym razem uważajcie na maile dotyczące podatków. Ostrzega przed nimi także Ministerstwo Finansów. Autor maila podszywa się pod resort finansów i informuje Was o wątpliwościach w związku z Waszą deklaracją finansową. Także sprawdzajcie źródło pochodzenia Waszych maili. A co według Was było najważniejszym newsem tego tygodnia? Może o czymś zapomnieliśmy? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się za tydzień. Cześć!